No, dawno mnie tutaj nie było, muszę wam powiedzieć. Naprawdę. No ale wracam w wielkim stylu, ponieważ teraz będę walczył o tytuł w lidze szóstej. Jakby co, to tak naprawdę jestem lepszy. Tylko że trochę wcześniej nie pomyślałem, bo chciałem rozpocząć nareszcie upgrade, który już nareszcie może się pojawić w te wakacje. Bo skład mam przygotowany, zupełnie inny, bo skład cały zmienił swój główny. Brakuje mi jednego punktu do zdobycia mistrzostwa Ligi Szóstej. I to będzie pierwszy mecz w historii mojego kanału, który zobaczycie w całości. Będzie pełny komentarz, nie będę nic wycinał. Prawdopodobnie. Że więc ja jeszcze oczywiście wam pokażę mój skład, jak wygląda. Tutaj mamy Antonego Lopesa, którego kupiłem. Chyba wtedy jeszcze był w paczkach. Kupiłem go za 15 750 monet. A obecnie kosztuje, tylko żeby nie popełnił faila. A obecnie z normalnie do tej ceny, bo w pewnym momencie było go bardzo mało na rynku i kosztowało jakieś 30 tysięcy, więc to była bardzo duża cena. I w ogóle inne ustawienie kamerki jest, mam nadzieję, że wam się podoba. Tutaj jeszcze po prawej stronie mamy Serge'a Aurier. Środek obrony stanowił Kamil Glik wersji Inform, kupiłem za 23 850 monet. Później mamy Marquinhosa, na którego również Informa zbieram. Następnie mamy Kurzawę, no... W niskiej cenie nie da się lepszego lewego obrońcy kupić z taką oceną ogólną. Następny po prostu jest Julian Draxler. No nic mu dodać, nic ująć. 5 gwiazdek, słabsze nogi, 4 gwiazdki sztuczek. Bardzo dobre statystyki. Znakomity zawodnik. Następny, pełniący bardziej obowiązki defensywne, Maxim Gonalon w Inform, kupiłem za 25 tysiąca. Później Hatem Ben Arfa, którego kupiłem za 15 tysięcy, a teraz jego cena pewnie mocno spadła. O, już 10 tysięcy kosztuje. Następnie w ataku mamy trójkę, najlepszą po prostu u mnie w klubie. Nabil Fekir, 1700 monet. Zastanawiam, czy nie kupić sobie jego lepszej wersji, jakiejś specjalnej, i żeby grał na 7 zgrania. Bo to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Następny jest Memphis Depay. Kupiony wtedy za 8000 monet, bo kiedyś był naprawdę niesamowicie drogim zawodnikiem. Zbieram na jego informa, bo kosztuje jakieś 35 tysięcy, a obecnie zwykły Memphis Depay kosztuje. Cały czas kosztuje 10 tysięcy. Ale wie coś najlepsze? Ja nie wiem, czy to jest jakiś błąd gry, czy tak to po prostu jest ustalone widełki źle. Że widełki są do 75 tysięcy. Nie wiem dlaczego. No i główny zawodnik zespołu, Alexandre Lacazette. Kupiłem za 28 750 monet. No i najdroższy zawodnik w składzie, również jego kapitan. A obecnie kosztuje 15 tysięcy. O, jak te karty normalnie potaniały. No i jeszcze, jeżeli z ławki puszczą, to najczęściej jest to Jesus, Didavi, chociaż postaram się chyba sesenią wprowadzić, bo coś ten Didavi się nie spisuje zbyt bardzo. I to już nie to. Jeszcze mógłby być Jesus Navas wprowadzany, ale bolą mnie te jego 3 sesenią, ma 4 gwiazdki. To może sesenią jednak spróbuję je tutaj wpuścić. Dobrze, nie przedłużam już bardziej, lecimy z tym spotkaniem. Musimy wyszukać przeciwnika, to może to jednak wytnę. O! 5 kresek połączenia, mi właśnie o to chodziło. A sobie te strój góry. I pozwoli mi, dziękuję bardzo. Zobaczmy na jego skład. Coś się trochę boję. Werner! Nie wytrzymał po prostu go. Znowu Werner na ataku. Gość jest tak niesamowicie OP. Dobrze, tutaj spróbujmy. Biski Latoszka. Faul. Halo. Co? Jak to? Jak to tam nie było faulu? No i od razu się szybciej poruszałem jakoś. Halo. Halo, dobrze. No nie. Przy 5 kreskach połączenia są lagi. No nie wytrzymy po prostu.
O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj miał do Depaya od razu podać. Depay był tak blisko strzelenia bramki z prawej nogi z takiego miejsca. Naprawdę byłby bardzo ładny gol, gdyby to trafił. Ajajaj! To mogło być takie ładne. Dlaczego to nie wpadło? Proszę mi to powiedzieć. O, tak też można. Tylko tutaj właśnie, no gdzie potem podać? Dobrze, dobrze. Ha, dobrze. O, tutaj ładnie. Przepraszam za to krótkie cięcie. Problemy techniczne były. O, tutaj. No żeż, dlaczego oni nigdy nie podają tam, gdzie ja chcę? Musiało się to tak wreszcie skończyć, że strzelę tą bramkę. Ja musiałem po prostu tą jedną bramkę strzelić na 1-0. Ja już muszę wreszcie tą Ligę 6 wygrać, bo ja jestem głodny tej Ligi 5, naprawdę. Ej, tak a propos, jeszcze wam powiem, że... Znowu nie potraficie słowić, od... W poniedziałku zaczynam bardzo intensywne nagrywanie i streamowanie, także w poniedziałek mam nadzieję, że będzie pierwszy stream. Jeszcze muszę się w pewne problemy techniczne mam jeszcze, jeżeli chodzi o streamy, ale będzie szło to jakoś ewentualnie inaczej załatwić, gdyby się nie udało tego załatwić tak, jak ja chcę. Gdzie on podał, proszę mi powiedzieć? Proszę mi powiedzieć, gdzie on podał. Pięknie. O. Bardzo ładnie. Co? Nie, no CDB, dlaczego on? O, Depay. 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 Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tu chciał piętką jeszcze strzelać. Takie zamieszanie w tym polu karnym, że aż został przez nas wywłóczony rzut rożny i Hatem Ben Arfa próbuje wyskoczyć do główki. Niestety Horn z łatwością łapie tą piłkę. No i Timo Werner. I wychodzi sam na sam. Marquinhos go już nie dogoni, wychodzę bramkarzem. Obronił! Haha! Lopez, ty jesteś niesamowity. Jak ty wariat. Fajny wariat z niego. Tutaj trzeba tak idealnie napełnić te dwie kreski, które są potrzebne. Właśnie, o! O, ładnie, tutaj musiał niestety Lacazette trochę się potrudzić, żeby przyjąć tą piłkę. O, tutaj ładnie, widziałem, że piłkarz jest na pustej pozycji, dlaczego dopiero wtedy dostał podanie? Gdyby dostał od razu wtedy, kiedy chciałem mu podać to podanie, to by była idealna sytuacja, sam na sam, idealnie wypracowana, która mogłaby się zakończyć bramką. Niestety, tak się nie stało. I jest ostatecznie nasza piłka. Będzie wybijał ją Memphis Depay. I tutaj postaram się podać do Kurzawy ładnie, który klatą zagra do Depaya. Depay dośrodkuje beznadziejnie niestety. I tutaj ostatecznie teraz musimy walczyć ponownie o piłkę, żeby być w jej posiadaniu. O,
tutaj ładnie. Co, no bez przesady, żeby tam był tak brutalny faul, żeby go odgwizdywać od razu. Jeżeli teraz jeszcze stracę... Kolejny raz problemy techniczne, a ja po prostu nie wytrzymię z tym. Lopez, dobrze, że ty jesteś, bo normalnie ja bym już tym panem tak rzucił. Jeden, jeden, ale znowu, kurde, po tak beznadziejnej akcji. Dlaczego ja tak akcje się staram wypracowywać? Tak dobrze są wypracowane, a on chce po prostu strzelić z dystansu. No widać, że nikt idealnie do niego pasuje. Piotr cheater, typowy cheater. Brawo, brawo, przechwyciliście piłkę. Wasz największy wyczyn w tym spotkaniu. Dobrze, tutaj Kurzawa musiał trochę przyjmować to w cięższy sposób. O, tutaj teraz ładnie Fekir! Tutaj Lacazette musi podać do Orie. Orie do Draxlera, Draxler do Gonalo. Poprzeczka, no nie wierzę w to. Fantastyczny strzał francuskiego defensywnego pomocnika i co tu się znowu dzieje? No nie wytrzymie po prostu. To jest niemożliwe, co tutaj się dzieje. No. Masz szczęście, że... On ma Lacazette? Serio? Tutaj Glik. Czemu ty chopie do tego wychodzisz? Proszę, rzeknij mi to dla... Po co ty do tego wychodzisz? Dobrze, Lacazette przepycha się z nas. Jest rzut karny. Zastanawiam, czy go wykonać chamsko bramkarzem. Sprawdzę, czy mam strzałkę. Jeżeli mam strzałkę, to wykonuję chamsko bramkarzem. Nie mam strzałki, więc... Więc na kogo by tu zmienić? Może na... A Lacazette niech będzie. Po prostu nienawidzę tych karnych w tej FIFA. Ja każdego karnego ostatnio nie trafiam. Nie wiem dlaczego. Mimo że celuję w inne miejsce, to zawsze mi strzela w środek. No, nareszcie coś. No i jeszcze mi się lagi musiały pojawić w takim momencie, serio. Masz szczęście, że tego nie trafiłeś. Naprawdę, ty masz takie szczęście. No i co tutaj?
Faul. No właśnie. A tutaj jest już taki rodzaj podania. Ej, to było dobre. To było dobre w miarę. No teraz mam problem, że został jeden obrońca, który prawdopodobnie powstrzymał cały ten atak. Było bardzo blisko, naprawdę. Nie! Dobrze, że tam nikogo nie było. Ej, z tego nawet idzie atak wypracować jakiś sensowny. No i teraz pytanie, co ja mam zrobić w tym momencie? Tutaj podam do Gonalong. Gonalong nie umie żadnych sztuczek, więc ruletki nie zrobi. No i dlaczego znowu jeden obrońca zostaje tylko? Muszę ślizgiem interweniować. Jest! Tak jest! Właśnie tak się wytwarza akcję. I kto to strzelił, to strzelił Gonalong. Gość jest niesamowity, naprawdę. Im się tak genialnie gra. Wiem, że miałem dużo szczęścia również w tej akcji, no ale... FIFA to teoretycznie jest samo szczęście. Tam nie ma jakiegoś przypadku, tam tylko szczęście masz. Nie ma przypadku, jest tylko szczęście, przecież to jest to samo. Tam nic nie umiesz dokładnie sam wykombinować. Tam wszystko prawie jest kwestią przypadku. Dobrze. Dobrze. Dobrze, więc może tak zróbmy. A widzisz, tutaj jeszcze mogę tutaj sobie podać, nie wiem, czy tam nie było faulu. Oj, spalony, halo, panie sędzio, halo. Kurczę, no nie! No nie wytrzymię po prostu tego. Teraz normalnie tak tym depajem ruszę. Dobrze. Trzy do dwóch. Dziękuję, dobranoc. 90 minuta, doliczony czas gry. Coś czuję, że u mojego przeciwnika występuje w obecnej chwili duża frustracja. Tak, ponieważ biega sprintem, ja jeszcze sobie tutaj się zatrzymię. Dziękuję, dobranoc, wygrywam 3-2 i zostaję mistrzem Ligi 6. Normalnie niesamowitym graczem jestem, zdobyłem mistrzostwo Ligi 6, wow. 6 tysięcy monet za mistrzostwo dostałem. Normalnie... No niesamowity jestem. No więc ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. A powiedzcie, kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj pod filmem. No więc to tyle, na razie i cześć!